Dobry wieczór. Gratulacje tutaj dla trenera zwycięskiej drużyny. Co do samego meczu, myślę, że nie było to wielkie widowisko. Widać, że na obu drużynach gdzieś tam ciążyło w miejsce w tabeli, ale też obie drużyny, myślę, gdzieś tam chciały się przełamać. Zrobiły to dzisiaj Chojnice. Myślę, że w pierwszej połowie byli lepszym zespołem, trochę z za dużą bojaźnią. Pasywnie żeśmy rozpoczęli ten mecz, ale przed przerwą wyrównujemy i myślę, że ta druga połowa już była lepsza w naszym wykonaniu. Okazje, myślę, były z obu stron. Znowu to gdzieś przeciwnik w końcówce przechyla szale i punkty zostają w Chojnicach. Dziękuję. Dziękuję trenerowi za gratulacje i wypada się też zgodzić z oceną tego meczu. Był to mecz wyrównany, było widać po obu drużynach to, że nie wygrały bardzo długo i ta ogromna chęć zwycięstwa w dzisiejszym meczu czasami przechodziła nad płynnością gry i intensywnością. My, tak jak trener stwierdził, byliśmy drużyną dominującą w pierwszej połowie, stworzyliśmy parę sytuacji, kilku nie udało się skończyć lepiej. Szkoda, że straciliśmy tą bramkę do przerwy, ale powiedziałem chłopakom w przerwie, że lepiej taką bramkę dostać do szatni, gdzie masz 15 minut na reakcję, niż 2 minuty po wznowieniu drugiej połowy. Cieszy nas to zwycięstwo, to jest taka mała cegiełka do tego, co chcemy razem w tym klubie zrobić i ogromnie cieszę się z tego, że tą cegiełkę dzisiaj pomógł postawić całej drużynie Mateusz Cegiełka. Dziękuję, czy są pytania? Ja poproszę, bo idzie wybiórka Radio Weekend FM. I właśnie panie trenerze, może to być pytanie, które wydaje się dość oczywiste, na które odpowiedź wydaje się dość oczywista, ale w jaki sposób pan myśli, pan ma nadzieję, że ta wygrana w końcu bardzo wyczekiwana w pierwszym sezonie wpłynie na drużynę i na to, jak będziecie oceniani, no bo nagle zamiast wyliczać wam mecze bez zwycięstwa, można na przykład powiedzieć, że macie 3 spotkania bez porażki z rzędu. Zupełnie optyka się zmienia. No pewnie, no szklanka jest albo do połowy pusta, albo od połowy pełna i można szukać różnych statystyk i pozytywnych i negatywnych. Ja cieszę się z tego, że dzisiaj wygraliśmy. I to jest jakby fakt oczywisty. Od poniedziałku będziemy bardzo ciężko pracować na tym, żeby ta nasza, że tak to nazwę, zwyżka formy, jeśli chodzi o zdobycz punktową, była rosnąca, żebyśmy z ŁKS-em zagrali kolejny mecz, w którym zdobędziemy punkty. Nie jestem w stanie teraz przewidzieć, że teraz nagle wszystko jakby się otworzy i będziemy wygrywali wysoko, tak jak to było w drugiej lidze, bo ta liga pokazała, że tutaj jeden błąd i chwila nieuwagi i są problemy. Dzisiaj z tymi problemami sobie poradziliśmy, wygrywając bardzo ważny mecz i cieszę się z tego, że akurat weekend jest teraz też wolny. Następny mecz gramy w sobotę, będziemy mogli naprawdę z pokorą, ale w ciszy bardzo ciężko popracować do następnego meczu. Jeszcze zastanawiam się, jak to było po tej długiej przerwie. Celebrować to zwycięstwo. Wiem, że to są trochę tajemnice szatni, ale jakoś takie miałem wrażenie, że dawno tak głośnej radości gdzieś tam za okien szatni nie było słychać. No, jak się czeka tak długo na zwycięstwo, to ta eksplozja radości i to w takim meczu, bo to trzeba powiedzieć, że to był mecz z gatunku, tutaj mógł być albo zwycięzca, albo dwóch przegranych i no, współczuję trenerowi, oczywiście trener sobie pewnie poradzi z tą sytuacją i tak dalej, ale no, nie chciałbym być w tej sytuacji. Dzisiaj my jesteśmy jakby po zwycięstwie i ta celebracja, tak jak sam powiedziałeś, była ogromna, ale też być może wynikało z tego, że w tej szatni siedzi naprawdę wielu dorosłych facetów. Po tym naszym początku też trener po meczu z Ruchem Chorzów mówił, że to szczęście zaczyna się do nas odwracać. To po dzisiejszym meczu w końcu można powiedzieć, że naprawdę to szczęście przechyliło się w końcu na naszą stronę i to chyba taki fajny, kluczowy w końcu moment, tak? No bo te pierwsze kolejki, wyniki były jakie były, ale też nie każdy mecz mógł się ułożyć ostatecznie tak źle, na przykład jak ułożył się mecz czy w Niepołowicach, czy z GKS-em Tychy, tak, który Węczanka równie dobrze mogła wygrać. W końcu to szczęście po naszej stronie. No i to jest taki paradoks piłki. Nie strzelamy bramki w 92 minucie Tuszyńskiego, nie strzelamy tu bramki i optyka naszej jakby sytuacji jest zgoła odmienna. Strzelamy tam bramkę, która daje nam jakby nowego ducha,
potwierdza to, że trzeba grać do końca, potwierdza to, że mamy dobrą drużynę, a szczególnie jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o zmiany. I dzisiaj bardzo mocno uczylałem i powiedziałem, że my dzisiaj wygramy. Jeśli wygramy ten mecz, to wygramy go kolejny raz zmianami, apelując o to, żeby piłkarze, którzy znaleźli się poza pierwszą jedenastką, wykorzystali tę szansę i pomogli nam wszystkim. I Mateusz Cegiełka, który od długiego czasu nie był w kadrze meczowej, został powołany na ten mecz, wszedł i zrobił to, co potrafi, czyli bardzo dobry strzał z dystansu i tyle.